Szczęść Boże. Akt oskarżenia. Ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną, a giną masowo. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne, są zbrodniarzami. A zegar tyka. Będziesz pan wisiał. Szczęść Boże. Grzegorz Braun. Na międzynarodowych, a może nawet ogólnogalaktycznych targach książki w Krakowie. Opodal pan redaktor Kornaś, wydawnictwo Kapital, to jego stoisko i my na tym stoisku, czyli w pewnym sensie stajni pana redaktora Kornasia. Ja w nietypowej dziś roli redaktora wywiadowcy przeprowadzam wywiad z panem Tomaszem Cukiernikiem, autorem i panem Stanisławem Michalkiewiczem, bohaterem książki, która jest, od razu to powiem, z solidnych gabarytów. Można, myślę, nawet zabić taką książką. Do wszystkiego się nadaje. Jest w twardej okładce i to jest Michalkiewicz biografia. To jest po latach, dekadach produkcji przez pana redaktora Michalkiewicza szeregu tomów i zapisaniu, nie wiem już ilu szpalt w druku. Najwyższy czas, łza się wokół kręci, prawda? Jeszcze końcówka lat 80. Pan Tomasz Cukiernik, również znany mi przed laty nie z autopsji, tylko jako nazwisko w druku w tej samej gazecie, zabrał się za stawianie pomnika za życia panu redaktorowi Michalkiewiczowi i dokonał tego dzieła, wkręcając także i mnie niegodnego, ale przy tym szereg, prawdopodobnie dziesiątki różnych osób, w opowiadanie o panu redaktorze. Pan Tomasz Cukiernik i jego biografia przypadły, jak widzę, do gustu samemu bohaterowi, bo zaobserwowałem tutaj takie zjawisko na tych targach książki, że jak zachodzili tutaj czytelnicy, nabywcy i zadawali od czasu do czasu pytanie, co by pan redaktor polecił, to nadzwyczaj często polecana była właśnie ta książka. Więc bohater niejako autoryzował tę biografię przez pana Tomasza Cukiernika spisaną. To koniec mojej wypowieści. Odegrałem swoją rolę w tym nagraniu. Co na to bohater i co na to autor? No, ja jestem ogarnięty tak zwanymi mięszanymi uczuciami, dlatego że skoro już piszą biografowie biografię, to nieomylny to znak, że pora umierać. Ale skoro już powstała, to jestem zadowolony, przede wszystkim dlatego, że to jest biografia, a nie hagiografia. Pan Tomasz Cukiernik ustrzegł się chwalebnie od jakiegoś takiego pochlebczego tonu, dopuścił opinię, bo jego rozmówcy to są ci, którzy tam mają wyrobione zdanie na mój temat, i dopuścił opinie zarówno takie pozytywne, jak i negatywne, a nawet nienawistne. To też daje pewne... Co pana szczególnie kontentuje, prawda? Tak, dlatego... To znaczy, że się pan dorobił wrogów w dostatecznej liczbie i właściwego kalibru. Tak, ale to wrogowie są bardzo pożyteczni, dlatego że gdybym nie miał wrogów, to bym był zaniepokojony. Coś dlatego, pan źle robi? Nie, żebym wtedy pomyślał sobie, że to, co robię, jest nieważne. Nikogo nie obchodzi i tego. Jak mam wrogów, to znaczy, że jest ktoś, kogo to obchodzi do żywego, rozkosztuje emocjonalnie, tak. Więc to najlepsza recenzja dla publicysty, to nic lepszego nie można oczekiwać. Książka jest, to też chciałem powiedzieć, z obrazkami, szanowni państwo, i to kolorowymi. Tutaj jest w ogóle prahistoria, to jakieś historie jeszcze z naszego zapoprzedniego życia, za starego, zapoprzedniego peryskiego reżimu. No jeszcze samego pamiętam jeszcze Stalina. Niesłychane, no ale Bierut pana nie brał na ręce. Nie, to Glityńskiego. Ale jakby chciał, to by może by udusił, prawda? Więc, panie redaktorze, słowo od pana na temat tego dzieła, czy to jest opus magnum, czy pan teraz spoczywa na laurach i już pan uznaje swoje dokonania życiowe za dopełnione? Ja tylko potwierdzę to, co powiedział pan Michalkiewicz przed chwilą.
że to nie jest hagiografia, tylko książka, którą starałem się napisać w sposób obiektywny i dopuściłem do głosu zarówno osoby, które kochają pana Michalkiewicza, jak osoby, które go nienawidzą, jak i osoby, które są neutralne wobec niego. Natomiast chciałem zaznaczyć też taką rzecz, że książka była również autoryzowana zarówno przez osoby, które się wypowiadają w książce, a jest ich ponad 100, jak i również przez samego bohatera, czyli przez pana Stanisława Michalkiewicza. I co najważniejsze, właściwie żaden z wątków nie został wykreślony przez pana Stanisława Michalkiewicza w trakcie dokonywania tej autoryzacji, mimo tego, że tak jak powiedział pan Grzegorz Braun, jest kilka wątków, czy nawet powiem więcej, jest kilka rozdziałów całych nawet w tej książce, które jakby pokazują pana Stanisława nie do końca w pozytywnym świetle przez różne osoby. Także przez to mam nadzieję, że nikt nie może zarzucić mi jako autorowi, że nie byłem obiektywny zbierając materiały, a potem pisząc tę książkę. No jeszcze bym dodał, że, bo to może panu Cukiernikowi nie wypada powiedzieć, że on wykonał benedyktyńską pracę, nie tylko rozmawiając z różnymi ludźmi, trzeba było zdobyć ich adresy i tak dalej, ja mu trochę pomogłem, ale również przede wszystkim wykonał bardzo taką skrupulatną kwerendę w Instytucie Pamięci Narodowej. Więc tam jest pełna dokumentacja. Są papiery na Michalkiewicza. Tak, są papiery na Michalkiewicza. I ja dopiero podczas lektury tej książki dowiedziałem się o niektórych podchodach, jakie bezpieczniacy pode mnie tam robili. Bo wcześniej się domyślałem tego, ale nie wiedziałem. A to dzięki tej kwerendzie skrupulatnej w Instytucie Pamięci Narodowej to jest. No i mówię o tym dlatego, że gdyby wszystkie materiały zostały wykorzystane w tej książce, to ona by liczyła około 1000 stron. Więc pan Cukiernik musiał... Czyli o tutaj autor mi w tej chwili pokazuje... Z IPN-u? Tak, właśnie. Fragmenty dokumentów. Ja powiem, co tam było. Tak. A to nie tylko, bo to była lista konfidentów z IPN-u lubelskiego. Lista konfidentów mieszkających przy ulicy Narutowicza w Lublinie i przyległych. Tak jest. 250 tak. Konfidentów tam było z imionami, nazwiskami i adresami. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że bezpieka coś takiego robi, a robiła. Tak. Więc książka by liczyła, jak powiadam, około 1000 stron, no to nikt by tego nie przeczytał. Dlatego sprawa TW Historyka dla mnie osobiście istotna, o czym zresztą tutaj w książce mowa. Szanowni Państwo, ja niniejszym jeszcze raz tę książkę rekomenduję z ogromną wdzięcznością dla autora i ze stale zwiększającym się długiem wdzięczności wobec pana redaktora Michalkiewicza, któremu jak my wszyscy wiele zawdzięczam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Akt oskarżenia. Ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną, a giną masowo. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne, są zbrodniarzami. A zegar tyka. Będziesz pan wisiał.